Non, non. Ouh là là. No już jest dobrze. Już nie wezmę nic, ja to wiem. Odejść łatwiej jest niż żyć. I na morzu naszych wspólnych lat. Fajnie. Liczę wyspy pełne smutnych dat. Aksamitne rafy, gdy byliśmy tak szczęśliwi. Widzę nasze drzewa, które wygiął czas. Ja znam naszą miłość pełną burz. Czasem tnie w obie strony tak jak nóż. I głęboko rani ciebie mnie. Razem ciężko żyć. Osobno źle. Chyba zawsze już tak będziemy pogmatwani. Wspólny adres, nasze dzieci, sny. Więc pomóż mi odnaleźć tamte dni. Pomóż mi odnaleźć nasze najpiękniejsze dni. Zaczaruj moje serce, zostaw mnie bez tchu. Raz jeszcze pomóż mi kochać. Wyryj w moim sercu siebie. Zrób to, przecież wiesz, to nie boli mnie. Na sen lubię dotyk twoich rąk. Boję się, kiedy w snach odchodzisz stąd. Dokąd płynie? Proszę, powiedz mi, o czym śpiewasz, gdy nie słyszy nikt. Nie uciekaj już przed marzeniem, co oślepia nas. Przecież ja od dawna widzę tylko mrok. Tamara Arciuch. Proszę Państwa, to nie jest Urszula, to jest Tamara Arciuch. Kacper. W moim odczuciu, Tamara, twój własny głos jest podobnego typu, co głos Urszuli. Tym bardziej z dużym uznaniem śledziłem subtelne niuanse, które zmieniłaś w swojej barwie głosu po to, żeby zabrzmieć jak Urszula. I to naprawdę bardzo się udało. Mam wrażenie, że przemyciłaś od siebie odrobinę takiego tonu serio, żebyśmy usłyszeli, o czym ten utwór jest. I w sumie, wiesz co, nie robisz, naprawdę. Ale powiem ci, że właściwie myślę, że to dobrze, że to zrobiłaś. Tyle ci powiem. Okay. Kasiu? Wokalnie w kantach nie odróżniłabym, czy to jest wersja śpiewana przez Urszulę, czy śpiewana przez ciebie. Po prostu barwa głosu, dykcja w każdym szczególiku dopracowana. Mam wrażenie, że refren był troszeczkę delikatniej zaśpiewany. Bardzo dobrze, bo dzięki temu było czyściutko i się nic nie załamało, chociaż te refreny były troszeczkę delikatniejsze niż u Urszuli, ale całokształt występu piękny, bardzo emocjonalny. Dzięki. No, jak ty masz na imię? Adrian. Tak, przepraszam. Adaś, proszę bardzo. Dziwnie się czuję, słabo was widzę. Tam się ma... Nie, nie przejmuj się. Nie wywaliłam na wiele schodach. Możesz tak gwiazdorsko się poczuć. Uwierz mi, nie czuję się tak naprawdę. Nie byłem na koncercie Urszuli. A czułem się naprawdę, jakby tu weszła Urszula i głosowo było bardzo dużo takich momentów, gdzie faktycznie złapałaś tą jej taką niby niecharakterystyczną, a charakterystyczną jednak barwę, nie? Bardzo delikatną. Co jeszcze, to taka obecność, a nieobecność tej Urszuli na scenie. Idealnie to oddałaś. No, mimo że to nie jest numer wesoły, to dobrze się bawiłem jako w naszym tutaj show. Dzięki. Małgosiu. Miałam takie momenty, kiedy zamykałam oczy, żeby się skupić tylko wyłącznie na dźwięku i ten dźwięk był idealną kopią Urszuli. Ona miała takie coś, że było czuć w środku ten flow, ale ruszała się tak troszkę
poza rytmem. Właśnie o to chodziło, żeby nie tańczyć. Tak, i miałaś tą jej aurę, miałaś jej tajemniczość, no i miałaś identyczny głos. No super. Dziękuję jestem bardzo. Jestem zachwycona. Ja też jestem zachwycony, Tamara. Dziękujemy bardzo. Tamara Arciuch!